No, siemaneczko, zapomniałem mikrofon włączyć. Już powinno być słychać. Dobrze, że czujni jesteście. Sprawdzałem po prostu, czy nie śpicie przypadkiem. O, dobra, ja tu dopiero wstałem po nocce, także nawet kawy nie zdążyłem wypić. Także grubo, grubo. Nie no, teraz już powinien, już jest okej. Także witam was bardzo serdecznie raz jeszcze. Don, jaki ma plecy. Na 24 poziomie na Czechach siedzi. Wariat. Na leśnej willi, no to wchodzisz sobie tam przy kaczeńcach, wiesz? Czekaj, to wrócę się i ci pokażę. A jaki masz level na tej... na tych Czechach. Akurat my dzisiaj na Czechach nie będziemy grać, ale miejscówkę mogę ci pokazać. No czekaj. Raz, dwa, jeszcze wrócę się. Bo ja to tylko, wiesz, tak wchodzę, rzucam, że zapraszam na kanał i wychodzę, nie? 33, no to szczupaki chłopie. Dziesiąty level, to no, wiesz, na luzie. To przyjemna gra jeszcze. Na dziesiątym level. Tyle nowych rzeczy. Ryby się łowi jeszcze przyjemnie. Nie denerwuję się. Wiesz co, ja łowię sobie na Czechach, tak sobie szybciutko tylko skoczymy. Możesz łowić tak jak tutaj chłopaki, tu z lewej strony. A on pewnie akurat... on pewnie rybę potwora będzie łowił tutaj sobie. Z tym sprzętem. Tutaj fajnie liny siadają. W nocy, w tej części. Więc możesz sobie spokojnie na liny przyjść. O, witam nową osobę, witam. Chciałeś coś ugrać na zawodach? No, na pewno. Może ci się uda, nie? Siemaneczko. Perspektywę zaraz zmienimy, spokojnie. Najpierw musimy polecieć na łowisko, zrobimy sobie, a może w sumie to zmienimy. I cyk, tylko dlaczego tutaj gry nie widać? O, dobra. Widać grę. No i git, a takie najfajniejsze miejsce według mnie jest tutaj, jak sobie przyjdziesz na ten róg mapy i łowisz za tymi tutaj. Tu masz jedną taką plamę zielska, drugą plamę zielska i ja tutaj za tym łowię. Tutaj i karpiki i karasie wpadają, jestem w tym miejscu. W tym miejscu mapy. Także tutaj chyba takie według mnie najciekawsze miejsce do łowienia w tej części. Także mam nadzieję, że będą ci brały, a ja spadam dalej. Na 33, no szczupaki na Michigan. A dzięki. Damian, no mam nadzieję, że niedługo będą filmiki z ciężarówki, nie? Dobra, to co? To do sklepu. Szybki sklep, ekwipunek. Dokupimy sobie trochę zanęty i co? I lecimy. Dwie żółte, dwie niebieskie zużyłem. Dobra. Właściwie to one są zielone, nie? Ile jeszcze mam miejsca? Jeszcze mam. Dobra. Siatka do 100 kilo? Tak, na spokojnie. Na 37 to samo, szczupaki. Szczupaczki. Dobra, my lecimy
na porządne karpiowanie dzisiaj, mam nadzieję. Wczoraj odpaliłem gierkę na 5 minut, w pierwszym rzucie 40 złowiłem, nie? Najlepiej na karpia? No tutaj, gdzie my, na Weeping Willow zapraszam. Blazi, wiesz co, na 22 levelu z tą siatką to nie. Nie opłaca ci się, biały łoś. Na emeraldzie ciśnij na 3 wędki. Emerald na 3 wędki, będziesz zadowolony, nie? Ale pogodę trafiliśmy, o kur. Och. dobrze. Dame. Ale pogoda. Chciałby się rzec, a idź pan z tego łowiska, jak ja nie lubię tej pogody. Dobrze, to dzisiaj będzie streamek pod... Będziemy robić sobie testy, no. Dobrze, dobrze, no zapowiada się ciekawie w takim razie. Idziemy na ryby. Nie daje dodatkowego szczęścia, ma tylko większą wytrzymałość sprzęt za gotówkę. Siatka 700 kilo na luzie. Z pomostu, no. Z pomostu albo tam z lewej strony sobie przy trzcinie stanąć, jak pomost cię męczy, to tak, tak, tak. Dobra. Dobra, 19 stopni. 19 stopni... Dobra, spróbujemy tak samo jak w deszcz. Zobaczymy, jak to wygląda. Spróbujemy te same miejscówki, co w deszcz. Czekajcie, chmura na 8, to tutaj. Tutaj zaczynamy. Później 9.30 tutaj i kończyliśmy gdzie? I kończyliśmy gdzieś tutaj, od 11. Dobra, dobra, dobra. No i tak zrobimy, tak samo spróbujemy. Kiedy odcinek? Wiesz co, no ta Brazylia to kurde nudna jest w pineski, powiem ci szczerze. To była fajna mapa, ale 2 tygodnie gry i kurde i na tej Brazylii jest lipa, nie? Także ja powiem ci szczerze, tam nie wracam za często na tą Brazylię. Ale już zaraz, mam nadzieję, że za 2 tygodnie dostaniemy nową mapę i będzie git. Że zrobią tak jak mówią, a nie, że przedłużą to jeszcze nie wiadomo ile. Dobrze, zróbmy sobie troszkę zanęty. Karpu rywala. Tak, całego? Nie, połowę. Zrobimy sobie jedną zmianę. Będziemy dodawać po 125. Zobaczymy, czy zamiast 156 to 125, ale będziemy dodawać. Nie będziemy dodawać 3. Nie dodam 3. 95. Zaraz. Ale zobaczmy. Nie będziemy tak dodawać. Dobra, to sobie wywalimy w takim razie. I tych damy jednak więcej. Czyli zrobimy tą taką mieszankę, jak była poprzednim razem. Ok. Fisher Online dali nową mapę Niemiec? O proszę, to nawet nie wiedziałem. Ja powiem wam szczerze, mam teraz mało czasu na gry, także wybieram tą, przy której najwięcej osób się bawi.
A przy okazji próbuję tego karpia dorwać. Fisher Online to kurde, nie pamiętam kiedy ja tam wchodziłem. Co tak wcześnie? No wczoraj posta wrzuciłem, że będziemy dzisiaj widzieć się wcześniej, bo później nie mogę. No tak, tak. Jesiotry teraz uciekają bardziej, bo był patch, ale patch był już, no, już dawno. Dawno już był patch, który zwiększył jakby tutaj siłę rybek. Większość ryb walczy dużo mocniej. Wiesz co, jak wyślesz zaproszenie, to tak, to przyjmuję, ale ja nie mogę dodać do znajomych, bo mam za dużo osób już. I nie mogę wysłać kolejnego zaproszenia. Także jak dostaję zaproszenia, to akceptuję, ale ja zaprosić nie mogę, nie? Siemaneczko, siemaneczko, witam wszystkich. Kogo tam przegapiłem, to witam. Witam i pozdrawiam. Kto w ogóle na lekcjach jeszcze? Kto chory w domu, bo wczoraj... Wczoraj mi ktoś pisał, że chory jest, to akurat obejrzy. Harnaś, o proszę. Może wieczorem się z Harnasiem zaprzyjaźnię. Krzychu spod kapliczki nawet do nas wszedł, proszę bardzo. Kamil na religii. O, Paweł na kwarantannie siedzi. No ja w ogóle muszę się zaszczepić, kurde, do tych Włoch na Sylwestra jedziemy i muszę szczepionkę zrobić, żeby pojechać. Tak się nie chciałem szczepić, a teraz muszę iść się ukuć. Dzisiaj na live? Nie, no dzisiaj na live karpie, tak jak w tytule. 30 level szczupaki na Michigan, Julku. Także dzisiaj nie, dzisiaj sumów nie będziemy. TK przez 3Y. Szczupaki? No, tu na 30 levelu tak, szczupaki. No, ty cwaniaku. Proszę, jaki kurde Janek jest tutaj, spryciarz. O. Master też na kwarantannie. W tej grze jest ciężko kasę zarobić? Bo panie, tutaj kasa to płynie. To jest najprostsza chyba gra, jeżeli chodzi pod względem zarabiania kasy, jaka jest na rynku. A, no to Łukasz, to raczej oglądaj, nie Jezu, raczej słuchaj, nie oglądaj. No, nawet 3 kg na jeden marker wrzucimy, no. Takie szaro-białe, czarno-białe zdjęcie, szaro-białe. Muszę zmienić na to moje. Cześć Jim, widziałem, że też działasz. Jak tam w ogóle? Co słychać u ciebie? 70? No da radę. Nie idzie mi, wiesz co, Jim, tego nagusa nie mogę złożyć. Masakra jest z nim. Cały czas 39 mi siada, nie chcę 40 usiąść. Tak, tak, proszę bardzo. Tu, widzicie ten nick na górze, czy zasłania? Widzicie. Nie zasłania go tu nic. No taki dzień dzisiaj, że live w środku dnia, widzisz? O, no to nieźle, to nieźle.
No zazwyczaj około 20 startujemy, nie? Tak, zaraz zobaczę. Jak przyjdzie, bo ostatnio coś te zaproszenia nie przychodzą. To konto? No trochę mam. No już działamy. Na razie zaproszenia nie mam żadnego. Znaczy ja sobie tu wiesz, ja sobie zaznaczam na różną pogodę na przykład, nie? I sobie zapisuję po prostu, bo na jednym markerze nie wszystko jestem w stanie zapisać, a nie chce mi się zeszytu prowadzić. Także mam obok siebie mam na przykład 3-4 markery i notatki na nich porobione, nie? Siemaneczko, tak żeby wiedzieć na przykład, że to jest spot na chmurkę i sobie tutaj, wiesz, w godzinie tej i tej wracam na haczyk taki i taki. No, wiesz, im więcej informacji, tym później łatwiej, nie? Bo to ta... Na tylu mapach to jak nie grasz, cały czas siedzisz na jednej, to spoko, to tam w pamięci masz, ale jak sobie tylko, tak jak my raz tutaj, to później wracasz za 2 tygodnie i nie pamiętasz, nie? Nie, po 50 to karpiówki najmocniejszej. Lewiatany 9000 i ciśniesz. No, czy to będzie nasza ryba? To może być 40, bo tak się rzuca. Zobaczymy. Czemu tak chodzę za rybą? Żeby szybciej ją wyciągnąć, wiesz? Na Emeraldzie to rzuć tam zaproszenie dla ludzi, niech wbijają na live'a, jak ktoś ma ochotę. Najlepsze kulki? Wiesz co, ja w chmurę używam kraba, przypraw, krylu i robaka, nie? A tak różnie, tak różnie. Najczęściej to mam tak, że na 4 wędkach mam te 4 kulki, nie? Czyli po jednej na każdym. No, a chodzę za rybą, bo zobacz, tak jak tu odpłynęła, kurde, 40 metrów, to co ja ją będę ściągał z pomostu? To ja sobie podejdę i mam ją na 10, nie? No dobra, zobaczmy, co dorwaliśmy. No i właśnie o tym mówię. O tym mówię. Cały czas 39 mi wpada ten nagłus. 200 gram mi zabrakło. I tak jest za każdym razem. I za każdym razem tak jest.
Ostatnio miałem 3 razy 37, 2 razy 39 i dzisiaj znowu zaczynamy od 39, nie? Miejscówka pod wierzbą? Pewnie tak, pewnie ciała. Chłopaki tam siedzą cały czas, z tego co widzę. Także po prostu nagusy mnie nie lubią, nie? Że nic, czekamy. Czekamy na kolejnej. Zaraz zmieniamy miejscóweczkę najwyżej. Master graty 40 już trzasnął, chłopak. Siedzi tutaj i ciśnie te karpie cały czas. Zaproszenie nie doszło na razie, nic nie mam. No, gdy nie ma się kasy, to grasz tak, jakbyś zaczynał grę. Samotna gwiazda i zarabiasz, nie? Pewnie, że się opłaca. Tutaj wiesz, na 4 wątki to i tak jest ciężko łowić, nie? Na 50 levelu. 4 brania masz, to 2 nie wyciągasz, albo 3. Także na spokojnie możesz sobie 2 karpióweczki i 2 gruntówki lecieć. Może być normalne, no. No, także widzisz, tu się karpia się trochę ciągnie. Tam mam brania, to tak już spalone będą, nie? Jak weźmie to. Nie zdążę tego wyciągnąć. A czemu ci ni sztuki nie biorą, to nie wiem. Spróbuj w nocy. W nocy bardzo ładne sztuki, duże wchodzą. Z czym killer, nie wiesz? Co się dzieje? O kurde. No, na szczupakach już jak odblokujesz, to kurde, ten hajs płynie, nie? A, no to, ale mówię ci, że nie dochodzą, nie? Dużo tych zaproszeń nie dochodzi. A ostatnio to w ogóle nie dochodzą. Aha. No do tego 30 chyba najdłużej się wbija. Później się od 40 do 50 długo wbija, nie? Słuchaj, tak naprawdę to ile chcesz. No, ja bym do 42 siedział. I później atakował jesiotry, nie? Full znajomych? No mam 200 osób. Nie wiem, jaki jest full obecnie. Master ze mną? No, Master często wpada, jak na Anglii jesteśmy. On tutaj tłucze. Obcykany ma chłop, jak nie wiem. Co tam, bandyta? Co tam?
Nie, dopiero w grudniu ma być na wyłowisko, wiesz? Och, powalczył trochę. Wredna bestia. Na 38? No mówię, ja bym siedział na szczupakach jeszcze. No, jest ten. Rzeka w Kongo w Afryce. No właśnie, myśleliśmy, że teraz dadzą coś fajniejszego, coś nowego przede wszystkim, ale dali mapę, która po raz kolejny wygląda jak Brazylia, nie? Czyli kawałek rzeki, kurde, w jakimś części tropikalnej i tak naprawdę kopiuj wklej, nie? Będzie 17 nowych ryb, no bo wiadomo, przenosimy się do Afryki, czyli nowe ryby, ale jak dla mnie mapa to poszła takie, wiecie... Po prostu bez wysiłku, nie? Nie, no siatka ze sklepu. No zostawiam, że 73 level będzie potrzebny do nowej mapy, nie? O, Jim, proszę, jak ciśnie. 38. 39. Też kocur, kurde. A tu cisza. Master zanęcił i nie ma brań. No, cześć, siemanasz. O, proszę. No to ładnie, ładnie. Na samotnej, no basy plamiste. Na spinning, kurde, i ciśniesz. No to żeś się dobrze bawił. Na 70, 50 koła. No to przecież możesz łowić wędką na emeralda, jaki problem. No nie mam, no mówię ci, jak będzie to zaproszę, to przyjmę. Jak będziesz się pytał co 3 minuty, no to nic nie zmienia. Chyba miałem za dużo ludzi. Zależy jaki masz level, nie? Jeżeli chcesz szybko levelować, to spoko. No, chyba trzeba zaraz miejscówkę zmienić, nie ma co tu siedzieć.
No to jak kupisz, to będziesz zadowolony. Byle byś miał tylko wędkę spławikową. Tam wiesz, masz wejście na miesiąc, premkę na miesiąc. Siatkę dostajesz, lecisz, łowisz kurde ryby i level moment będziesz wbija. Jeden zestaw, ten co mam? Nie wiem, z 50 tysięcy, nie, więcej. Więcej jak 50 tysięcy. Koło 100 kosztuje zestaw cały. No ale to wiesz, tam dostajesz tyle samo expa, co za wędkę na 30 kilo, nie? Ale można, można. Ważne, żeby mieć spławik ze sobą na Brazylii. Bez problemu wyciągasz. Siema B1, siema. No, coś przyszło, no. Grube branie miałeś? Na spinning? No wiesz co, spinning dostaniesz jakby co z tym, z pakietem, także ja bym zabrał ze sobą spławik. Na spinning oczywiście ten co dostaniesz można połowić, ale ja bym brał spławik jeszcze ze sobą. Dorobić się najlepiej na Brazylii, na rekinach i na sumach. No, a ty jak nie masz kasy, no to basy na samotne i później na emeralda na sandacz. Dobra, koniec brań. Chłopaki przyszli, wszystko mi tu wypłoszyli. Ale lipa. 98 kg tylko. Rzucają mi, rzucają. Kurka wodna. No, no, 10 kilo to w zupełności wystarczy. Ja na ten spławik taki, kurde, najsłabszy, co tam jest na początku gry, co się dostaje, to się często bugował, wiesz, także coś mocniejszego polecam zabrać. No ale tyranobstrągi to masz zadanie, nie? Tyranobstrąga tylko i tyle, złowisz 10 i koniec. Warto, bo małe ryby i spoko. Za 100 ryb w nocy dostajesz czapkę z latarką. No da się i na ten 1,80 czy tam 2 kilo, bo na to łowiłem, tylko że się baguje często, że nie jesteś w stanie podciągnąć ryby do góry, nie? Ale nie ma sensu łowić na 5 kilo, bo dostajesz tyle samo expa, co na wędce kurde za 30. Łowiąc rekiny, więc to ci nic nie daje, że używasz takiego słabego sprzętu. Wszystko masz u mnie w playliście, levelujemy nowe konto. Ja po emeraldzie na 31 leciałem na szczupaki na miszy. Tu nie da się w tej grze nic dać.
Także niestety, świetlik. Ja, jakby się dało, to bym wam rozdawał, ale się nie da. O, ze szkoły autobusem, no i tak trzeba żyć. No, takie śmieci się da, nie? Jakieś fajerwerki, jakieś pierdoły. No jak sobie kupił pakiet z Brutusem, no to miał Brutusa, jaki problem. Dwa fiderki masz? No to ja bym szedł na sandacze. Sandacze na emeraldzie. No, tak może być, tak może być. I tak już znerfili te rekiny, nie? Bo jak mapa wyszła, to na tych rekinach, kurde, się trzaskało takie exp i kasę, że dajcie spokój, a teraz... nie no, nie zrobią tak, żeby można było dawać kasy, bo wtedy przestaną zarabiać na tym, nie? Bo takie osoby, kurde, wiesz, będziesz miał na Allegro możliwość kupienia kasy do Fishing Planet, więc na pewno nie zrobią takich rzeczy. Na pewno nie dadzą czegoś takiego, żeby kupić można było dać wędki i tak dalej, nie? Bo to jest dla nich strata. Jakby dało się sprzedawać, czy tam dawać sprzęt do znajomych, no to wiesz... To owszem, handel by kwitł, ale nie dla nich, nie? Następne zarobkowe miejsce po Anglii? To chyba dopiero sumy na Boliwii, wiesz? A nie wiem, czy wezmę premkę. Zobaczymy. Grałem w Ruska, no pewnie. Znaczy, rzadko gram w Ruska, ale coś tam się bawimy. No nie, no bez problemu. No dokładnie, na 7 metrów się łowiło. Ale to wiesz, albo łowisz na expa i kasę, albo się bawisz. Nie? No, dwie różne gry i zależy kto co robi, nie? Kto co lubi. Fishing Planet na pewno jest prostsze niż Rusek. Dużo mniej godzin potrzeba, żeby cokolwiek tutaj zrobić. No i Fishing Planet nie ma problemu bez wydawania gotówki, żeby sobie grać, a w Rusku w pewnym momencie mam wrażenie, że to już jest takie premium, to jest obowiązek, bo bez tego dalej nie ruszysz. Najczęściej gram w Fishing Planet. Siemaneczko, witam nową osobę. No ja tu tylko szukam, ja tu tylko wiesz... Sprawdzam. Wasze różne pomysły i swoje w tej grze. Jakby rangi to tutaj, expa to bardzo mało wbija. Tam idzie powoli, ale to... Tyle co i nic tego expa mi wpada, nie?
bez sensu. Jak nabijesz 40 level, to po co ci pakiety za 300 zł na jesiotry, skoro sprzęt na jesiotry możesz już kupić na 40 levelu. W dodatku na 40 levelu na jedną wędkę łowisz jesiotry z kajaka, tak jak nagrałem filmik i bajka jest. Szkoda wydawać pieniądze, 300 zł na sprzęt na jesiotry. To trzeba być dobrym czubem. No to nie ma sensu na 3 wędki z wyspy. Na 40 levelu. Ale spoko, spoko, jak chcesz. To jak ci nie szkoda hajsu, to luz. Znaczy, ale co, że na wędkę do 5 kilo, że co działa w sposób na rekiny? No, wszędzie jest możliwość łowienia sumów na spinning. Ale ciężka sprawa. Na skalnym jak najbardziej. Tak? No, to trzeba będzie sprawdzić tutaj. I nie bawiłem się. No jak tutaj Bartek mówi, że na jakiś tam bug jest z wędką 5-kilogramową, to będziemy sprawdzać niedługo. Zobaczymy. Tym teleskop. No dobra, dobra. No nie widziałem nic. No, możesz mieć. Ja bardzo mało leveluję, także... Głównie się bawimy. Bawimy i sprawdzamy jakieś... różne rzeczy. Typowo pod level to w ogóle nie gram. Tylko jak wyjdzie nowa mapa, no to żeby zdobyć maksa, a później to już na ludzie. No, pewnie, pewnie. Na szczupaki to kajaczek obowiązek na początku. I co, i na tą 5-kilogramową wędkę mówisz? Bez przyponu. No, ciekawe, ciekawe. No dobrze, to jutro lecimy na rekiny w takim razie. No, to spoko. Spoko. Wiesz, i tak bez sensu dla mnie, ale... Nie mój hajs, nie mój hajs. Jak będziesz się dobrze bawił przy tym, to... To pewnie. Master to siedzi i cały czas łapie. Tutaj też, kurde, 30 za 30 ciśnie.
O, to ładnie. Ale to też pewnie co, w jakieś godziny konkretne, czy tak po prostu sobie nockę przewijasz? Trzeba też dobrze tam ogarnąć. Zielono wszędzie i 40 FPS-ów jak do drzewa przypłyniesz, nie? Na RTX-ie 2070. Na Instagramie? To, no ja na Instagrama w ogóle nie wchodzę. Także tak, zaraz zerknę sobie na tego Insta. Instagram i Facebook to są rzeczy, które kurde... Zapominam o tym. Trzy medale, no to proszę. Wiesz co, David, no nie gram na Xboxie na razie, także... A szczupaki to wszystko. Spławik, grunt, spinning. Nie, nie opłaca się. Jak chcesz wydać taki hajs, to 142 zł wejście na miesiąc na Brazylię i level będziesz miał, po miesiącu maksymalny level będziesz miał i sobie wszystko możesz kupić, jaką chcesz wędkę i na każde łowisko iść. Wiesz co, David, nie, jak masz pytać się o wszystkie różne rzeczy i porady, to po to są nagrane poradniki, nie? Bo ja i tak, ja dostaję tyle takich wiadomości, że ja na nie nie odpisuję w większej. Bo to są takie same pytania, dostaję cały czas na Messengerze czy na Instagramie, jak tutaj na czacie, nie? Czyli średnio kilka razy dziennie na 17 levelu, gdzie levelować, jaką wędkę kupić, a na 20 gdzie iść, a czy skalne, czy emerald, a wszystko jest w playliście, levelujemy nowe konto, więc... Ja robię tylko kopiuj, wklej i tyle. No ale jak chłopi tak chce, wiesz, wydać 140, 124 zł, to daj spokój, nie? A jak kupisz Brazylię na miesiąc teraz nawet za 142 zł, bo nie wiadomo co będzie na tym Kongo, czy tam będzie w ogóle dało się expić, czy nie. To spokojnie wyjdzie nowa mapa, to on się wyekspi na tym, na tej Brazylii, nie? Ale tak, ja też bym poczekał.
Znaczy, na razie tylko te trzy ryby, co na Steamie są. Nie widziałem, żeby tam było coś więcej pokazane. Chyba nie było żadnej aktualizacji tego ich posta. Nie sprawdzałem dzisiaj jeszcze. Także zobaczymy. Dobra, trzeba, kurde, nie wiem, ja nie umiem łowić w te dni. Muszę sobie tu posiedzieć i pokombinować. Także lecimy zaraz na nockę. A i później sobie ziabniemy słoneczko. No powinna być koło 20, nie? W zeszłym roku ja mam kupioną 22 rok temu. Także na pewno 22 była premka. Ciekawe, czy w tym roku dadzą. Od 6 do 9 i o 19. No. Ale jakieś kiepskie brania. Albo muszę jakieś na innym może spocie. Nie wiem. Ta zonenta fajnie działa w tą pogodę, kiedy deszcz pada. I tam naprawdę fajnie biorą. A tutaj na razie cisza. Na Xboxie to, jak wyjdzie na peceta, to na Xboxie będzie pewnie z miesiąc później, nie? Zazwyczaj jest tak, kurde, te 4-5 tygodni później. Najpierw jest jeszcze na PlayStation, na Xbox na końcu dostaje mapę zawsze. Nie, jak kupisz przepustkę, to możesz sobie na niższym levelu iść. Tylko płacisz normalnie tam, wiesz, za licencję płacisz i tak dalej. Jak kupisz sobie, nie wiem, tutaj tą przepustkę, przypuśćmy, na Luizjany, no to tyle, że masz licencję zaawansowaną i masz odblokowane. No to... Tylko koszt transportu musisz zapłacić. No, David, powiedziałem ci na razie, że nie gram na Xboxie. Jak będę grał na Xboxie, to sobie możemy zagrać, ale... Ale wątpię, żebym Fishing Planet grał na Xboxie, nie? A ja to w ogóle się nie wbijam na rankingi, bo mnie to tam... Rybka mnie ten ranking. No wpadł, kurde, wiesz co? 39700 wpadł. No, wszystkie kulki polecam ci zamiast kukurydzy. Nie, no wszystko się da. Ja też łapałem karpie po 40 kilo na kukurydzy. Ale mam wrażenie, że jak ktoś idzie tutaj levelować, to na kulki, tak jak ktoś świeży wchodzi, to na kulki dużo lepiej idzie.
Kukurydza może być i na grunt, i na karpiówkę. Na muchy polecam, na skalnym. Siemaneczko, siemaneczko. Nie chce ci się prosty. Elektryczny węgorz to po 5 minutach złowiony. Możesz na site już lecieć z 70, ale ja bym setkę bym kupił. Pozbierał. Jeszcze jeden level bym dobił i poleciał już z setką, nie? No już odpowiedziałem, czy wpadł jakiś ładny i nawet pokazałem siatkę. Wiesz co, Zanentę to ja mam, tylko tak rzadko tutaj gram, że tak chodzę, wiesz, raz sobie idę tak, raz sobie idę tak i problem jest w tym, żeby tutaj w odpowiednim miejscu jeszcze być z tą Zanentą, nie? No, teraz dorwiemy dużą sztukę. Jak mieć bojkę? No masz od samego początku bojki. Ale później możesz albo zdobywasz. Za każde 5 dni na łowisku pierwsze dostajesz bojkę, albo sobie kupujesz za bitcoiny. Wiesz co? I taka, i taka. Zależy, jaki jest moment na Anglii, nie? I jak sobie miejsce znajdziesz. Kiedyś pamiętam, na słodką kukurydzę, kurde, normalnie można było i na spławik wyciągało się co chwilę 40, nie? Chyba 5 bojek masz na samym starcie gry. Jeżeli dobrze pamiętam. No możesz dać, możesz. Po to tu jesteśmy, żeby dać poradę nowym graczom. Siemaneczko, Pablo, siema. Tak, tak, no dokładnie. Od 30 do 40 to szczupaczki, no. Ja nie zbieram. Ja sobie bojki zostawiam zawsze.
Bo później się wracasz na łowisko i żeby sobie pamiętać, gdzie było to. Ja polecam sobie akurat bojki zostawiać. Bojki są śmiesznie tanie, więc kurde, bitcoiny sobie wydajesz i kupujesz sobie. I tak nie masz na co tego wydać. Albo na markery się wydaje, albo na magazyn. Na nic więcej. No bo to się wiesz, to się zbiera. Nie wiem, ja mam 500 coś chyba. Albo 600 coś. Tak sobie zawsze rozstawiam, bo jak wracam później na jakieś stare łowisko, o, albo coś tutaj, żeby podpowiedzieć komuś, to tak, to sobie zostawiam. Nie duży. Tyle co i nic. Gdyby nie to, że bawimy się w YouTube, to bym wydał tylko 130 zł. A że bawimy się jeszcze w YouTube, to jeszcze do tych 130 zł dołożyłem 260, no to niecałe 400. Dodadzą podbierak? Wątpię. Tyle czasu nie ma podbieraka, to wątpię, żebyśmy zobaczyli podbierak w tej grze. No mam dziś wolne, ale później o 17 wychodzę, także albo po prostu pogramy sobie o 14, albo nie pogramy sobie wcale, nie? No Prokot dobij 11 na Emeralda ciśnij, na 22 też Emerald. Kanibala i jak szalony leci obroż. No to cieszę się, że się sprawdza. A którego kanibala z ciekawości założyłeś? No wiesz, no muszą coś robić, żeby kurczę jakiś nie wiem, poziom trudności tu był, nie? Tak to kupiłbyś raz wędkę, raz żyłkę i byś łowił do końca gry. Także mi to się akurat podoba, no bo to co, tak jak normalnie, nie? Kupisz sobie wędkę i też ci się ta wędka psuje. Kupisz sobie żyłki i nie łowisz na to 10 lat. Tylko wymieniasz. No, czekajcie, coś za szybko. Gdzie to kamukam? Siemaneczko, dzięki. Mam nadzieję, że wpadnie. No teraz tu będzie duża ryba. Ja coś czuję, że 40 to tu nam siądzie. A nie, no to kołowrotki czy coś to się nie psują, ale takie wiesz tam. Rzeczy takie jak żyłki czy coś, no to jak kupisz porządny sprzęt, to i na wędki łowisz 10 lat. No, naprawianie siatek, tak. To akurat trochę kosztuje. No ale wiecie, w grze coś musi być, nie? Jakąś kurde tutaj, żebyś miał kurde, żebyś grał. No tak to nie wiem, no nie wiem, ja mi tutaj zupełnie to nie przeszkadza. Jakby naprawa sprzętu to jest około 10% tego, co zarabiasz na rybach, więc tak naprawdę
na późniejszym, na początku to zmieniasz sobie sprzęt, więc nawet go tam na emeraldzie tylko naprawiasz sprzęt. Później dopiero sprzęt naprawiasz. Na szczupakach to akurat wbijesz level i kupujesz sobie gruntówki, jakby ten sprzęt zmieniasz, więc nawet nie naprawiasz go za bardzo. Na jesiotrach ponaprawiasz trochę sprzętu. No ale na jesiotrach to już taka kasa jest, że daj spokój, to nawet cię nie boli naprawa. No wychodzi, no ale to jak 160 tysięcy na naprawę wydałeś, to ile zarobiłeś, kurde? Ponad milion? Znaczy, zerwie się jak zejdzie do zera, nie? To wtedy się zerwie, ale dłużej z rybą walczysz. Jak masz jak już wchodzi na pomarańczowo, to dłużej wyciągasz rybę. A, no to co, przewijałeś albo skakałeś po łowiskach sobie po prostu. Na Saint nie opłaca się. Ale nie opłaca się z tego względu, że nie da się go farmić, nie? Że będą brały ci sumy, będą brały ci łososie i tak dalej. Łososie, czy tam pstrągi są. Te basiki, kurde. Będą łykały, także tam ciężko jest po prostu, żeby... Jakby się dało tak jak na delcie, żeby same jesiotry, to by się opłacało, no ale się nie da. Niestety. Dobra, zobaczmy moją dużą rybę. Troć jeziorowa. No, coś tam jest takiego. A, no to tak. No najlepiej jak ktoś robi te zadania na 30 dni, to bez sprzętu, na golasa wchodzić, nie? Gdzie on tam mi pływa z drugiej strony? Tutaj. Siemaneczko, witam nowe osoby. No dzisiaj live'ik wcześniej. Postaw wczoraj wrzuciłem specjalnie. No, ten ładnie się wybija. To może być 36, to może być. O, zbagował się. Oby się nie odbagował. Kurde. A ładnie szedł. Na wyspie się wyłożył. No bo masz ten pewnie. Ja mam kołowrotek na maksa zamknięty i nie może. Jak masz kołowroty, hamulec niedokręcony, no to kręcisz cały czas, mielisz w miejscu bez sensu. Siemaneczko, Cross, siema. No to jest jaskiniowe to jeziorko i przy mostku jestem, tym na północy, nie? 40 nie będzie? No tu wczoraj jak byłem, to w pierwszym rzucie, nie? Zanęciłem i w pierwszym rzucie 40 się. Tak, jest tutaj dołeczek, gdzie marker, nie? Leniwy będzie, no. Widzisz, 37 lenia dorwałem. Dzisiaj jest dzień na 30, kurde, 7 do 9.
Tutaj siedzimy sobie. No, 20-30 level to Emerald właśnie, no. Na 20 levelu na 3 wędki na Emeraldzie to idzie jak, kurde, moment. Tak, na Emeraldzie dopiero zwalnia 26-27 level, ale też bez problemu na 3 wędki. Levelujesz się bardzo szybko. Chyba nie, chyba już w tym roku nie. Nie mam, wiesz, nie mam całego stroju teraz. Zaraz wyjazd na narty nas czeka, także wydatki. Furę naprawiłem, bo mi się sprzęgło zepsuło, więc raczej tutaj w strój nie, na zimę nie zainwestuję sobie na ryby. Że raczej zimowego łowienia to nie będzie. No opłaca się, dlaczego ma się nie opłacać? No, coś źle zacinasz na tym spinningu. Nie wiem, u mnie po prostu jak jest branie, to jest ryba, nie wiem. Chyba, że masz delikatne, kurde, albo za dużą przynętę po prostu masz. No zaraz będzie animal, w grudniu ma być nowa mapa, także można się pobawić. Kuba, no 36 level to szczupaki, nie? Ziemniaki? Opiekane ziemniaki. No i co, nie będzie mojej ryby? Kurde, jak nagrywam, to nie bierze. Jak wczoraj nie nagrywałem, to 40 tak od razu huknął. Jako pierwszy. Zrzucimy im jeszcze jednego. W takim razie. Zrobione, no. Wczoraj odebrałem. Także już śmiga. No tak, zawsze jak jest nowa mapa, to trzeba przylevelować, nie? Siema, siema wędkarz. Na białugę pod względem levelowania to nie, niekoniecznie. Na jesiotrach lepiej wyjdziesz. Ale można. No na białudze tylko expa będziesz dostawał, bo nie można jej zabrać, nie? Więc kasy z tego masz zero. A sprzęt się niszczy.
No, siema, siema. Ale lipa. Nic nie wierzę dzisiaj. Wczoraj grałem, to ładne sztuki wpadały, jak nie nagrywałem, bo sprawdzałem tylko miejsce. A dzisiaj jak gram... Faktem wczoraj jak tu łowiłem, to było... Temperatura 16 stopni była. Dzisiaj 19. Na Necherin? No, basy się najlepiej opłaca. No, można by tak było. No jak najdłużej. Ja do 31 łowiłem na Emeraldzie. Bo wiesz, równo idzie, nie? Bez kombinowania, bez niczego siadasz i łowisz. A wy chłopaki tylko co? Tylko w słoneczko łowicie, czy jak? Orkiestra, no dlatego ja też odchodzę, nie? Jak gramy, to nie stoję przy nim, jak tu jest kilka brań, tylko staję gdzieś z boku. Każda pogoda, no proszę. To ładnie mają. Ładnie obcykane macie. Nie opłaca się. Jak levelujesz i kurczę zarabiasz hajs, to te zwykłe sandacze. Ja też przypadkowo od Arkadio Skorpiona kiedyś. Znaczy, kiedyś grałem w tą gierkę jak na samym początku, ale mi się nie podobała i przestałem. A później, nie wiem, chyba po roku u Arkadio właśnie widziałem odcineczki i zacząłem jeszcze raz i poleciało. W opisie filmu powinien być Discord wstawiony. To znaczy, dalej tak jest, że jak odłożysz wędkę na stojak, to ryba spada najczęściej. Niektóre ryby są takie, które się trzymają, a większość spada. No ja mam na razie dwie, no ale ostatnio, kurde,
Ostatnio mówię. Wczoraj łowiłem w tym samym miejscu, na tą samą zanętę. I kurde, kije dzwoniły, wiesz, jeden za drugim. A dzisiaj nic. Że myślałem, że mam dobrą miejscóweczkę. A tutaj patrz pan. No, standardowo emeralda ci polecę. Na 25. O panie, tutaj jest, ustaw sobie tak samo. Dobra, to jest chyba najgorsze łowienie, jakie miałem do tej pory. Półtorej godziny 200 kg, kurwa, jak jakiś nubek, co pierwszy raz wszedł na tą mapę. Na trachirach? No, rekiny to wiesz, szybko siatkę zapełniasz i kolejny dzień. Czasowo lepiej wyjdziesz na rekinach niż na tych trachirach, nie? Przyjąłem marker z jakimś wirusem chyba, bo mi grę wywaliło. Coś czułem, żeby nie przyjmować. Nie, no tu jak wiesz, gdzie łowić, to nie ma problemu, to idziesz szybko. Z 200 kilo to mi się tak na szczupakach ostatnim razem jak grałem, to mi się tak z 40 minut schodziło. Na 3 wędeczki. Nie widziałem.
No, no to jak chcesz szybko, to je siotry, a jak nie, no to gdzie chcesz. Nie było nic, daj spokój, dzisiaj taka ślipa. Zaraz coś pokombinujemy. Człowiek zmęczony, to i ryby nie chcą brać. No, chłopaki tutaj cisną. Nie mam pojęcia, gdzie te markery chłopaki mi wysłali, no ale... Nie wiem, mordeczki, gdzie są te wasze... Gdzie są te wasze markery? To jest chyba ten od... SC, ale nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Mam inny sposób opisywania markerów zupełnie. Siemaneczko, siemaneczko. Nie no, nie na słodką kukurydzę, bo na nasiona kauczukowe. Nie no, twoje to mam. Twój to znalazłem, ale jeszcze tam ktoś jakiś inny mi wysyłał. Ale nie wiem. A co znaczy SC u ciebie? Tutaj SC i kurde, i 22 SC. A, czyli też nie wiesz, co to znaczy. Zajebiście. Nie mogę wysłać zaproszenia. Dlatego nie odpowiadam już na pytania, czy dodam, bo nie dodaję po prostu ludzi. No. No to leć sobie, łap tam gdzie chcesz, jaki problem.
Nikt nie każe ci cały czas łowić na Emeraldzie. Po prostu jak ktoś się pyta, gdzie się opłaca, to ja tylko mówię, gdzie się opłaca, gdzie będziesz sobie łowił, to twoja sprawa. Możesz podesłać swojego Magic Mixa, zobaczymy, co tam jest. Unikatowy rekin, no w Kongo to nie. Gdzie tam rekin w Afryce? Ciężki temat. Tak po raz kolejny mówię, że nie mogę dodać do znajomych. Może tak być, może tak być. No może. A to jakiś Bartku jest. Jak to się nazywa? Na słonko, na chmurkę, czy co to tam? Działasz, ten Magic Mix twój? Słoneczko i w chmurę? No proszę. Złota mikstura, mówisz. Aha. No kurde. Zaraz lecimy tutaj. No możesz wysłać, możesz wysłać. Do 5000 wędka? Nie wiem. Nie wiem, jaka jest wędka za 5000. Jak masz kajak, to wystarczy. Jeżeli chodziło o 5 kg. Cześć Przemku, no u mnie to wiesz, powolutku, nie? Nęcimy i łowimy ryby. Cały czas to samo. No dobrze, no dobrze.
Co jeszcze, co napisałeś, spocony? Te, co go jest odwzorowane chyba na Boliwii. W Pokémon Go? Nie grałem. Siemaneczko nieznany, siemane. Cześć, Jacku. No, jeszcze ze 3 rzuty i będzie gotowe. No, dobra. Nie zatrzymuje się samo na klipsie. Siemaneczko, witam panowie. No, na razie, trzymaj się. Piotr ZMC, tak, pozdrawiam. To na skalnym jeszcze możesz zarabiać, ale emerald chyba najszybciej się zarabia. Najprostszy sposób na emeraldzie, nie? Cześć, siły się. Nic nie wpadło dzisiaj, daj spokój. 39700 nagród. Także proszę nie wspominać. Nie było w ogóle takiej sytuacji. Ale zaraz będą 40. Mam taką nadzieję przynajmniej. Że coś dzisiaj wpadnie. Ostatnio było całkiem spoko, nie?
Siemaneczko, witam nową osobę. No ale już był tak blisko i patrz, poszedł. Potem tak. Nie, no na skalnym można, no ale to... Pod warunkiem, że ogarniesz sobie unikaty, nie? Albo złote pstrągi. A na emeraldzie łowisz sobie sandacza za sandaczem. Równo płynie. Za każdym razem praktycznie tak samo. No, zaraz zobaczymy, co tutaj mamy, ale ta będzie ładna. Szkoda, że lustrzeń, a nie nagus. No, ale może i lepiej to. Jak wpadnie 39, to już nawet człowiek zły nie będzie. No, ale tyranopstrągi to tylko zadanie masz, to co tam pofarmić na to. Trochę expa, trochę gotówki, a później nie masz tyranopstrąg. Złowisz 10 i koniec. No, już mógłby się zmęczyć, kurde. No dobra, zobaczmy, co to siadło. O, 41. 41, ale nie ten, dzięki chłopaki, ale nie ten gatunek. Prawie zawsze masz rację. No dobra, to zobaczymy, co dalej tutaj powalczy z nami. Poszedł.
No, a co tam siedzi teraz? Tak, jak na gust to 38. Siemanko, siemaneczko. No co za łajza. Siema agenci, siema. No, 38 800. Nie mogłeś powiedzieć, że będzie 40? Kurde. No za mocno, za mocno. Nie, no nie, jeden zwykły, ale nagusa nie ma. Dzisiaj nagus 38 800 i 39 700. Nie no, na tą niewidoczną żyłkę łowiłem. Tą, co jest w zadaniu. Nie, to zwykle jak jest. Ten to będzie miał 31 kilo. No, 32,5. Na szczupaki na Michigan. Tam X i kasa będą się zgadzały. Kiedy na jakieś rybki? No nie wiem, chyba raczej już co najwyżej z jakimś spinningiem.
Ale raczej już takie posiadóweczki to nie. O, napalony, coś ładnego ciągnie. Skacze mu tam. No, ładnie, ładnie. Ładne lustro ciśnie. Lusterko 36. No ten poszedł na 50 metrów. Może być ładny zwyklak. Zobaczymy. Ile live planuję? Wiesz co? Muszę zobaczyć. Zaczęliśmy o 14, no jeszcze tak z pół godzinki, zobaczymy jak będzie szło. Czekam na telefon. Żeby cię do wody nie wciągnął ten amur. Czekamy jeszcze chwilę. Zanętę sobie zrobimy przez ten czas. No, ja tak wczoraj miałem. Ja tak wczoraj zrobiłem, że tylko przyszedłem, zanęciłem i 40 mi od razu walnęła. A dzisiaj na tym samym spocie lipa była, nie? Nie wiem, 73 cm, nie wiem ile mógł ważyć mój największy karpik.
Wiem, że miał 73 cm. Dzisiaj wolne, wolne. Ale umówiłem się z Gabi po 17, także pogramy sobie do 16.30 i będę się zwijał. A tutaj robak, nie tą wędkę. 6-7 trójeczkę, nie tą wędkę rzuciłem. Nikt nie krzyczy. O, tu w ogóle się coś. Tu w ogóle się coś pomieszało. Acapulco? Wiesz co, nic tam nie złowiłem, nie? Same karasie tam wpadały. Ale tak to spoko. Tak to spoko. No, master dobrze ciśnie. Lustro i kurde i ten. Dobre kocury. Okej, okay, dobra, dobra. Siema, Nyx, siema. Zaraz zobaczymy, co tutaj przy drugim podejściu nam dziabnie. A wy jakie dzisiaj plany na popołudnie? Ktoś na weekendzie gdzieś na jakieś rybki z was leci?
No masz cały film na Delcie Noje Siodra, także co ja ci będę wysyłał, jak wszystko jest pokazane. Tylko sobie ustawić. Ty masz plan na Ruska? O, siemaneczko, Przemku. Cześć, Porszak. O, no proszę. No ja akurat sobota, niedziela, poniedziałek to pracuję, ale... Może w przyszłym tygodniu gdzieś wyskoczę, zobaczę. Przydałoby się coś porzucać jeszcze. Po Michigan za duże zakupy? To już jak masz Michigan, to co to tam? Chyba, że nie upilnowałeś za te gotówki. Nie zostawiłeś sobie na wejście. A na szczęście na Emeraldzie to tam, wiesz, moment i zarobisz. Ze spinningiem, no i to się chwali. A nie wiem, po mojej stronie wysłane jest wszystko, więc nie wiem dlaczego ci ścina. No ja tutaj mam żadnej klatki, nie zgubiłem, także powinno być. Według tego, co mi pokazuje oprogramowanie, to idzie płynnie wszystko. Na żywca? Nie, to ja na żywca to akurat nie łowię w ogóle. Kurde, pierwszy amur dzisiaj. Myślałem, że się obraziły już dzisiaj na mnie. No, jest lustro. Pytanie tylko, czy duże, czy małe? Płynie jak duże.
Siemaneczko, siemaneczko. E, 45 to nie, ale... Ale jakiś walczak się trafił, skubaniutki. W piątek tak. Tylko pewnie tam później, nie? Nie tak jak dzisiaj, że o 14:00. Koło, ja wiem, 19:00 pewnie. W sobotę o 5:00 wstaję, ale... Koło 19:00 możemy sobie tam spokojnie pograć. Na kompie łatwiej, bo premka tańsza, nie? Siemaneczko, Igor. Ale tam, wiesz, 30 level to idzie przez weekend zrobić. Z premką. Siemaneczko. No dobra, zobaczmy, co tutaj siadło. No jest 40. O, dzięki panowie. Ale to ciągle nie ten gatunek. Skubaniutki, no. To teraz nagłus powinien być. Mam rekord tego lustrzenia. No pik, ale jeszcze brania nie ma. Tylko na razie takie, wiesz, smoka sobie tam. Próbuję, co tam założone jest dobre.
Problem jest w tym, że karpie kurde często spadają, także nie odkładam. Tu jest nagus, zobaczymy. Nie jest za duży, niestety. No jak zdążymy, to zdążymy, jak nie, to nie. Nagus czy to lustrzem jest? No, ze 30 pewnie będzie miał nie więcej. Nawet nie chcę się zastanawiać, wiesz? Stawiam, że żaden, że wszystkie wyjąłem, które brały. No w tej grze to tak, w tej grze to tak. Jakby 30 plus to mnie nie interesuje, interesuje mnie tylko i wyłącznie 40. Bo jeszcze nie złowiłem, nie? Że takie 30 to tu wpadają co chwilę to. No, 36. No wiesz co, ja tutaj no, na dno łowię, nie wiem, tu za 2 metry jest. Zaraz zobaczymy. Pojawi się głębokość czy nie? 2,8. Brzany na Tybrze? Wiesz co, ja chyba tam na ser łowiłem. Wpadały na kukurydzę, jeżeli się nie mylę, na czerwonego robaka wpadały. Generalnie wszystko co w opisie ryby, nie? No tak jak widzisz, tak 12 metrów od brzegu i 2 metry z kawałka. Na Ochocki haczyk 14 brzaneczki. No też można. Pewnie one na wszystko pewnie wezmą, nie? Siemaneczko, siemaneczko, witam. Oj, w końcu jakiś unikatowy amurek idzie. Już się martwiłem, że mi wszystko wyłowili. Chłusowe. To co, jeszcze tylko tego albinosa nam brakuje.
Siemaneczko, witam nową osobę. No ty, dawaj tutaj. Nie. Oj, właśnie. I amurek nam się spiął. 2,40 mamy, no. W słoneczko to nie ma problemu z 40. W te dwa szczyty tam. W dwa szczyty mam problem. Słońce i w tą chmurę, co pada deszcz, to nie ma problemu, żeby 40 dorwać. No, co tam? Idzie nagi 40? Nie denerwuj mnie. Jak złapiesz nagiego, to wychodzę. 39 możesz, ale nie 40. Siemaneczko, Paweł, siema. A idź pan. Zaraz kończymy. Jeszcze powiedz, że złowiłeś tam, co ci ten marker wysłał. No, to chociaż tyle. Agencik nowy. Także graty, graty. Jutro będzie tylko 19. I nie wiem jeszcze w co, wiecie? Może w symulator farmy jutro? Ciśniemy? Czy rekiny na Brazylii na 5-kilogramową wędkę? Tutaj nam Bartek podpowie. Jutro rekiny. No dobra, no to jutro będziemy sprawdzać tego, jak to wygląda, ten błąd z rekinami. No to jutro mogą być rekiny. No dobra, no te rekiny wygrały. Ten pole to tam uschnie w tym symulatorze. Zestaw z łodziami? Nie, według mnie się nie opłaca. No to oby tak było, agenci, oby tak było. Siemaneczko, Haprox, siema. Nowy spot? Nie, spoty wszystkie stare. Znając życie nawet ryby. Wiesz co, tutaj łowiliśmy kiedyś na tym filmiku na kukurydze, nie? Ale tutaj master mówi, że grube karpie siedzą, no to zobaczymy.
A nie wiem, jaka jest rekordowa brzana. Wczoraj w Rusku problem... Aha, no wiesz, jak coś oddać albo zwrócić, to trzeba poczekać, a w drugą stronę to od razu najlepiej, nie? No, z tego co mówili, to nie będą rozwijać Europy. Także wątpię. Wiesz, mapę w Polsce musieli wydać niski level, także... A na razie mówili, że nie będą nic dla niskich leveli dawać, że jakby każde łowisko będzie na wyższy level. Więc zobaczymy. No mogliby dać w ramach rekompensaty jakiś bonus, kurde. Ależ, łowisko na niskim levelu nie zarabia, nie? Chyba, że zrobiliby coś takiego, że dodają nowe łowisko i nie wiem, trzeba za nie zapłacić 20 zł czy 25 zł. To może tak, ale wiesz, tutaj jak dodają łowisko na wysoki level, no to biorą za pakiet, kurczę, 150 zł. I hajsik płynie, plus premka, żeby szybko się levelować, nie? I wiesz, o co chodzi. No. Na niskim levelu ja bym kupił, jakby dali nowe łowisko na niski level, nawet nie w Polsce, ale ogólnie to za 2 czy 3 dychy. Bez levelowania, tylko wykupić sobie dostęp na stałe, spoko. No to nie widzę czegoś takiego, nie widzę, ale może. No na razie nic nie wspominałem. Wszyscy chyba czekali, że teraz ta nowa mapa to będzie właśnie chociaż część na morzu, nie? Że będzie i ląd, i że będzie można wypłynąć sobie w morze, no ale niestety... Dostaliśmy kolejną, kurde, Amazonkę, tylko przeniesioną teraz do Afryki. Niestety, nie jestem zadowolony z tego, ale co zrobić? No, teraz już zapowiedzieli, że Afryka, nie i Kongo, ale mapa na zdjęciach wygląda, kurde, jak Boliwia połączona z tą najnowszą, z Brazylią, nie? Tylko, że trochę palm dodali. Brzegi tak samo mułowate, no wiadomo. Roślinność na brzegu dżungla. Domki z drewna i słomy. Także niestety. Nie postarali się. No zobaczymy jak będą ryby, jak będzie przyjemnie się grało na tej mapie. Ale niestety, no, jeżeli chodzi o samą mapę, to nie postarali się. W Rusku? No, coś mogliby. No, na święta dostajesz przynęty za darmo, na wszystkie eventy dostajesz przynęty za darmo, tylko wchodzisz na łowisko i podnosisz, nie wiem, albo dynię, albo nagrobek, albo podchodzisz i bałwana rozwalasz, tak, i z tego wypadają nagrody. Tam są przynęty i różne tam świąteczne blaszki, nie blaszki, jakieś takie pierdoły. Także na święta to dostajesz różne przynęty. Są eventy i tak dalej, trzeba to... Możesz robić, ale nie musisz, nie? Eventy mają to do siebie, że trzeba mieć dużo hajsu, żeby robić eventy. No ale przynęty możesz zbierać. Spod lodu łowić? No tutaj chyba... Pod lodem to ciężki temat.
No, tak też może być, tak też może być. No, generalnie na razie każda mapa, którą widziałem, to na początku się łowi fajnie. Z tego względu, że kupujesz sobie wejście, przypuśćmy tak jak my robiliśmy DLC, kupujesz, żeby od razu nagrać filmik. Są super brania, super kasa, super exp, a później co patch to coraz gorzej i coraz gorzej, nie? No, otrzymaj się, dzięki, że wpadłeś, Paweł. Mają rozwijać te kontynenty, których nie ma jeszcze, czyli no, Afryka, Azja i Australia na pewno, nie? Ale w jakim tempie będą to robić, to kto to wie. Ta, nagus. Ja tylko łowię, kurde, lustrzenie. Nagusy to... Nie ma w tej grze nagusa 40 kilon na moim kompie. Od 50 levela to nie dadzą, wiesz? Ja myślę, że jak dadzą wędkarstwo morskie, to będzie to 80 level, może następna mapa, nie? Teraz dostaniemy Afrykę, pewnie, kurczę, level 72, to wątpię, 73 pewnie dadzą. Maksymalny zrobią, kurde, 75. I później zrobią to samo, nie? Że 78, następna mapa do 80. Tak mi się wydaje. Czy tak będzie, zobaczymy. Ale tak było na tych poprzednich, nie? Nie, no, ja wiem, ja rozumiem, o co chodzi, nie? Ale jak dodają jedno łowisko na 8 miesięcy, to fajnie jakby się postarali i zrobili coś, wiesz. Nie kopiuj wklej pewnie 60% mapy. Tylko jednak, żeby te łowiska były naprawdę spoko. No, agenci Grześ, kurde, walną. Ładną sztukę. Siemaneczko, lustrzeń, siema. Nowe ryby? No tutaj też ten gościu się wypowiadał, że na razie nie będą dodawali nowych ryb. No ale zobaczymy. Tak jest, Weeping Willow, no. No muszą. No i dlatego też, wiesz, w tym wywiadzie było, że będą robili nowe łowiska, żeby jakby ludzie z rejonów, gdzie nie ma jeszcze żadnej mapy,
żeby też jakby chętniej grali w gierkę, nie? Że będą mieli, nie wiem, ktoś kto w Australii mieszka albo w Afryce, no i nie ma żadnej mapy dla siebie i stąd też taki pomysł mają, żeby przynajmniej po jednym łowisku na każdym kontynencie było, nie? Ile gram w Fishing Planet? Łącznie z Xboxem będzie z 5 lat, może 6. Nie, no myślę, że ten kto ma 70 level to na rekinach będzie levelował. Rekiny albo Arapejmy. Jak ktoś ma to obcykane, to dużo szybciej tam można levelować niż na karpiach. 3 mamy, wiesz? Chyba 3 40 mamy. Zaraz zobaczę siatę. Ja myślę, że ten, kto stworzył Fishing Planet, to kurde sobie jachtem na ryby pływa. Nie no, no wiadomo, że jakby tam dawali co miesiąc łowisko, no to nie. Jakby jedno łowisko na 8 miesięcy to nie jest źle, tylko mówię, żeby to było kurde porządnie zrobione, nie? Żeby nie było jak na poprzednich łowiskach, że wchodzisz pierwszego dnia i się grać nie da, bo masz 30 FPS-ów. No ja to wiesz, ja to gram, bo mam czas tylko wieczorami zazwyczaj. No to ciemno jest, co ja sobie będę... Ciemno i zimno, gdzie ja będę siedział na rybach, to mogę sobie z wami pograć. A tak jak o, jest latem czy coś, no to sobie też na rybki wolę wyskoczyć. Kiedy nowy akwen? No zapowiedziany jest na koniec listopada, początek grudnia, ale myślę, że na początku grudnia mogą się nie wyrobić. Znaczy, tak mi się wydaje, nie wiem, na razie jest bardzo mało informacji. Żadnego filmu nawet jeszcze nie wrzucili. Także nie wiem. Stawiam, że będzie w grudniu, ale że nie będzie to tam pierwszego czy drugiego, nie? Ale zobaczymy. Brazylię też stawiałem, że kurde, będzie trochę później, a nagle budzę się rano, a tu Brazylia jest. No, dokładnie. Ale na Boliwii, znaczy nie, na Boliwii... Na Boliwii dalej są takie miejsca, gdzie ja na RTX-ie 2070 mam 40 FPS-ów, nie? No jeszcze nie wiem, no ale stawiam, że 73, drugi, trzeci to będzie taki poziom. Ale zobaczymy, nie? Tak zawsze. No zawsze tak dodają te 2-3 levele, nie? Później max robią 75 i następna mapa od 8 do pełnego. No i stąd też tak stawiam, że i tutaj będzie, nie?
Już patrzę właśnie. Siateczkę mamy... No mamy taką. 40, 40 i 40. 38, 38. 36. No taka. Taka siateczka. O, agencik 42 graty. Nie za bogata ta siatka. Ale jest. Coś tam skubię, nie? Nawet jak będziesz miał 70 lat, no i oby tak było. Oby tak było. Świąteczne odłowy, a jak? Już wiesz, karpia w galarecie trzeba szykować na święta. A że tutaj mamy 5600 osób, no to wiesz, tego karpia też trzeba troszeczkę nałapać każdy po kawałku, żeby łyknął. To skąd ja tyle, kurde, czyściochy wezmę, żeby te święta obsłużyć? Nie no, bił cię nie będę, ale musisz mi nagrać film, co, gdzie, jak i dlaczego to zrobiłeś. Gratulacje. Która godzina? No, jeszcze chwilę. Wiesz co, jeszcze na razie Gabi nie dzwoniła, to... To dobijemy sobie tą siateczkę. Tutaj jeszcze zanęcimy, może jakaś 40 jeszcze wpadnie. 3 40 mam, jakby czwarta wpadła, to byłby mój rekordzik na siateczkę 4 sztuki. To już przyzwoicie. Także jeszcze mam chwilę. To nie jest mój... Ja też nie lubię karpia, także ja też oddałbym swoją. Rycząca czterdziestka? Tak jest, tak jest. No oby, oby. W 5 FPS-ach? No trudno, będzie w 5 FPS-ach. Co zrobić? Siemaneczko, wątkarstwo, witam. No ale dobrze, dobrze. Po tym początku w te dwa szczyty kiepskim... Teraz wystartowaliśmy trochę lepiej, nie? Jednak co słoneczko, to słoneczko tutaj. O, Jim 48 wyciągnąłeś? Kurde. No, w słoneczko to idzie, wiesz, przyjemnie. Ciepło jest. Na luzie. I nagiego 45. No, no to ja nagiego na razie nie złowiłem jeszcze 40. O kurde, to ładnie, ładnie. To nie, to ja tego 45 raz dorwałem i na tym się zatrzymał mój licznik, jeżeli chodzi o rekordy. No jasne, jasne. Ale ja też, kurde, mieliśmy podobny level, a ja mam teraz nie wiem który. Ja mam 33 rangę, Jim już, kurde, 200 którąś tam nastukał, także nieźle. Ostro.
Nie, nie, bardzo źle się zarabia. Niszczuka na bagnach jest chyba, kurde, jedną z najgorzej wycenionych ryb w tej grze. Za taką 40 kilo dostajesz 2000. Także daj pan spokój, to żart jakiś jest. No, spoczko, spoczko. O, no to kurde, nieźle, nieźle. No ja teraz 3,8 i 3,400 rzucam. No to te 40 wpadają, ale... Ale to tak, kurde, tak różnie, nie? Słoneczko nie ma problemów, chmurę z deszczem, no ale dwa szczyty nie sprawdza się zupełnie. Na wszystkie pogody, słońce, chmura, okej. Nie wiem, czy tu nie będzie za głęboko, no ale zobaczymy. Co ja robię, Oliwier? Za Nentę wywalałem rakietą. Czterdzieści nagi chyba u ciebie, bo ja tutaj nie widzę, co siadło. Nie pojawia. Nie, to chyba... Co to jest? Tu zwyklaczek siedzi. No nie, co to jest? To Amur w ogóle będzie. Tak. No, dobra, zobaczmy tego. Wreszcie trafiłeś na live, to i na koniec w dodatku, nie? Tutaj dobijemy siatkę i zabijam się. Akurat dzisiaj już. Graty, graty Jim, 43, ładnie. Kurde, troszkę za szybko odpuścił jak na 40. A będzie malutki.
Początek był dobry, wyszedł do wierzchu, kurde. Jak 40, nie? Jak nie masz nic, to 100 tysięcy gdzieś. Bo tak jedna wędka kajak, siatka to koszt 100 tysięcy, wjazd i licencja, nie? Nie, to spokojnie na dziesiątki łap. Na grunt z brzegu no będzie brało, tylko że wiesz, na te grunty 10 kilo to się zamęczysz tam. To nie jest łowienie, tylko męczarnia. Dlatego najlepiej kajaczek i wtedy nawet jak weźmie większy, to go wyciągniesz, nie? I to tam kurde w minutę czy dwie, a nie w 20 z brzegu. No 10-kilowy, na 31 levelu masz tylko 10 kilo zestawik, no i taki zestaw sobie bierzesz. Znaczy teraz to ja już kończymy, nie? Będę się zawijał, za jakieś 7 minut do mnie Gaba będzie dzwoniła. Gdzie ją mam tam zgarnąć i muszę wsiadać w furę i jechać. Kurde, nie widzę przez te krzaki, co to za ryby tu wzięły. Dobra, tej to... O, ta już uciekła. No właśnie, tak to jest z tymi... Tak to jest z tymi braniami tutaj właśnie. No jak będziesz miał kajak, to wystarczy, no. Z brzegu będziesz się męczył, ale z kajaka to luz. No dobra, mordeczki. To tyle. Zwijam kijki. Siateczkę sobie zobaczymy. Znaczy, mi się wydaje, że na spławik jest najłatwiej łowić, nie?
jeżeli chodzi o Michigan. No, przez zimę to tak, przez zimę to pewnie. To jeszcze szybkie podsumowanie, oczywiście jak zawsze na koniec, ile tam zarobiliśmy. Pewnie tam niewiele. No, jutro tak myślę 19, jakby coś się miało zmienić, to na pewno będzie info wcześniej, nie? Jak coś, to polecam tam sobie ten dzwoneczek dać, to powiadomienia powinny wpadać, chociaż wiem, że nie zawsze wpadają, nie wiem od czego to zależy. Ewentualnie na Discordzie. Na Discordzie jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby nie było, nie? No, 167. Kiepsko, ale... Co zrobić? Także ja wam dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Ja teraz lecę po gabrychę. Jakiś obiad trzeba będzie opitolić. Także piąteczka dla was. I do zobaczenia jutro. Do jutra. Jak coś, to dawajcie znać, co i jak tam u was. To sobie jutro pogadamy. Na razie, trzymajcie się.